Marto, wspólnota chrześcijańska przyjmuje Cię z wielką radością. Prosząc o chrzest dla Waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A Wy, drodzy chrzestni, czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązku? Marto, wspólnota chrześcijańska przyjmuje Cię z wielką radością. Ja zaś w imieniu tej wspólnoty znaczę Ciebie znakiem krzyża, a po mnie naznaczą Cię tym samym znakiem Chrystusa Zbawiciela, Twoi rodzice i chrzestni. Czy chcecie, aby Marta otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Marto, ja Ciebie szczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który się uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżem zbawienia, abyś włączona w lud Boży wytrwała w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Marto, stałaś się nowym stworzeniem i przeurokła się w Chrystusa. Dlatego potrzebujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Przyjmijcie światło Chrystusa. Otrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie. I tak jak mu dziękuję za otrzymane potomstwo, niechaj raduje się z miłości swojego dziecka, z jego rozwoju i świętego życia. Amen. Bóg, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa i wzorem ojca, niechaj towarzyszy swoją łaską także ojcu tego dziecka, aby przykładem postępowania doprowadził swoje dziecko do dojrzałego życia chrześcijańskiego. Amen. Bóg, który miłuje wszystkich ludzi, niechaj wejdzie łaskawie na wszystkich tutaj zgromadzonych krewnych i przyjaciół. Niechaj ich strzeże od złego i darzy obficie pokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
do bram raju, aż się wspiąłem, żeby ujrzeć wreszcie rajski świat. Rzekłem, gadać chcę z aniołem, do siwego stróża spoza krat. Spytał nieba stróż o powód mej wędrówki do niebieskich bram. Rzekłem, chcę mieć jakiś dowód, że gdy minie czas, nie będę sam. Nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Zapytałem o sens w życiu mym i o prawdę zapytałem. Rzekł, mój synu, problem leży w tym, żeś pobłądził życiem całym. Śmiał się nieba stróż i wyznał, że szkoda czasu na gadanie. Bo choć nawet czegoś dowiem się, to i tak się nic nie stanie. Nie, 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 nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce świeci, że świat będzie, jakim stworzą go niepoczęte jeszcze dzieci. Nie jest łatwo pojąć nawet to, że co rano słońce, niepoczęte.